Moja praca na co dzień wygląda zazwyczaj, że siedzę nad kartką papieru i myślę, no to jest w jakimś sensie coś, co najbardziej lubię robić, dowodzić twierdzenia, bądź no, myśleć nad algorytmami i próbować wymyśleć, jak coś może być policzone, bądź zrobione, bądź znalezione w grafie. Nazywam się Piotr Sionkowski, jestem profesorem na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowcy, można powiedzieć, są bardzo szczęśliwymi ludźmi, no bo często to hobby staje się naszą pracą. Tak? Mnie zawsze interesowała informatyka. Pomysły najważniejsze przychodzą w różnych momentach. No akurat ten, wydaje mi się, najważniejszy pomysł, no to przyszedł mi do głowy, kiedy jechałem samochodem i nagle tak jakby przyszedł ten pomysł do głowy, że to jeden problem, nad którym pracowałem, można połączyć z drugim. Liczba dowodzonych twierdzeń jest wprost proporcjonalna do tego, ile twierdzeń się próbowało udowodnić. Tak? No więc, no, to trzeba cały próbować no, jak najczęściej, nie ograniczać się do jednego tematu, ale próbować różnych rzeczy, próbować różnych pomysłów i w końcu coś się udaje.